pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska dla portalu BlogPress. Pani doktor, czy Instytut Pamięci Narodowej ma teraz przetrącony kręgosłup? Myślę, że to jest za wiele powiedziane, bo powiedzielibyśmy tym samym, że profesorowi Januszowi Kukice nie udało się stworzyć zespołu, który potrafi pracować także wtedy, kiedy on jest nieobecny. A ja mam wrażenie, że on naprawdę stworzył i uruchomił tą instytucję dokładnie tak, jak powinna ona działać. I póki jeszcze nie ma, no proszę pamiętać, że jeszcze nie działa wedle nowej, znowelizowanej ustawy, która jednak zmieni sporo rzeczy, przede wszystkim ograniczy nowego prezesa. Jak doskonałym by on nie był w stosunku do rady, która będzie mogła wyprowadzać tematy i środki do środowisk akademickich, więc to na pewno będzie coś, co zmieni sytuację. Ale mam wrażenie, że teraz, dzisiaj o przetrąconym kręgosłupie nie możemy mówić, chociaż o zagrożeniu pewnie tak. Krążą takie pogłoski, że niektóre projekty są blokowane bądź wstrzymywane, tak jak ta publikacja dokumentów źródłowych dotyczących 68 roku. Ja powiem tak, jesteśmy w sytuacji nie tylko rocznicy dziesięciolecia i proszę wybaczyć, to jest taki moment, w którym nie chciałabym, żeby dopalacze były zastąpione za chwilę Instytutem Pamięci Narodowej i media wejdą w serial, prawda? Koniec dopalaczy, teraz Instytut, więc nie. I to świadomie chciałabym, żeby tego uniknąć. Natomiast na pewno jesteśmy w sytuacji przejściowej i to bardzo poważnej sytuacji przejściowej, bo ona się przedłuża. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że dosyć niechętnie przyjęta przez wtedy marszałka pełniącego obowiązki prezydenta moja inicjatywa, żeby jednak dokończyć konkurs, bo on był prawnie, powiedziałabym, całkowicie nie tylko legalny, ale zgodnie z prawem realizowany. I dać jak najszybciej tak ważnej instytucji, która ma tak wielu przeciwników w Polsce. To, ponieważ zajmuje się elitami głównie, to ma tych przeciwników wśród elit, więc to jest prawdziwe zagrożenie. Żeby dać prezesa z pełnymi kompetencjami, to znaczy takiego, który przejdzie procedury konkursowe, zostanie zaakceptowany także politycznie przez Sejm i będzie wiadomo, że bierze odpowiedzialność w pełni za to, co się w instytucji dzieje. Rządzący, nazwijmy to tak, wybrali, bo jednak presja spowodowała, że kandydatów było mniej niż wiem, że mogłoby być, bo byli tacy, którzy chcieli, ale mając świadomość, że to i tak przez Sejm nie przejdzie, wycofali się. Otóż to sprawiło, że jesteśmy w sytuacji tymczasowości, a tymczasowość sprawia, że nikt w takim zawieszeniu nie będzie podejmował decyzji, które rządzącym mogłyby się nie spodobać. I tak powiedziała, że to jest... To są konsekwencje tego, że konkurs się nie udał. I ja mówię to po prostu wyraźnie. To są konsekwencje przedłużającej się tymczasowości, za co pozwolę sobie zwrócić do środowisk naukowych żal i pretensje, bo jeżeli już ustawę w dużej mierze panie i panowie profesorowie historii poparliście, tak, nowelizację w orędzie opinii odwrócze, w dużej części przyłączyły się do niesprawiedliwych i nikczemnych ataków na IPN z prezydentem. Więc jeżeli już to uczyniliście, a teraz macie ustawę znowelizowaną, to bądźcie łaskawi wybrać tych elektorów, którzy podobno mają uzdrowić IPN, tak żeby ten, kto będzie takie decyzje, o których pan mówi, podejmował, będzie przez media, przez opinię publiczną mógł być z nich rozliczany wprost i otwarcie, bo weźmie w pełną odpowiedzialność jako prezes, że tak powiem, wedle ustawy. Bardzo dziękuję.